Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Flesza PPL, a rozpoczynamy go z Pleszewskiego Amfiteatru. Jeśli wpiszecie w wyszukiwarkę internetową hasło Stoner Rock Festival, to wyskoczy Wam oczywiście Pleszew. Red Smoke Festival to impreza, która kilka lat temu została wymyślona i zorganizowana przez pleszewian. Dziś jest wizytówką muzyczną naszego miasta. Mimo że dzisiaj ma ona charakter międzynarodowy, nadal pozostała imprezą bardzo kameralną. Bilety rozchodzą się w zaledwie kilka dni. Tego z kolei nie można powiedzieć o wykonawcach, ponieważ wszystkie zespoły stoner rockowe, zespoły z całego świata chcą grać właśnie w Pleszewie. Jak wyglądała edycja 2022, która powróciła wiadomo po jakiej przerwie? O tym w tym wydaniu Flesza serdecznie zapraszam. W tym wydaniu także. Stary budynek wyburzony, będą nowe mieszkania. Jest to budynek wielorodzinny, 13 mieszkań, są to mieszkania pod wynajem. Pudełko życia dla samotnych seniorów. Pleszewskie Pudełko Życia skierowane jest do seniorów w podeszłym wieku z terenu miasta i gminy Pleszew, takich, którzy chorują na choroby przewlekłe. Międzynarodowy Red Smoke znów zabrzmiał w Pleszewie. Mamy zespoły ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Francji, Szwecja, Finlandia, no i Polska. Rozpoczęła się budowa kolejnych i zapowiadanych mieszkań. Stary budynek przy ulicy Podgórnej zniknął z powierzchni, a w jego miejsce powstanie blok z nowymi mieszkaniami pod wynajem. Jest to budynek wielorodzinny, 13 mieszkań, są to mieszkania pod wynajem. Jest to generalnie ostatnie mieszkanie w tej kadencji, które będzie budowane w ramach tych 155 mieszkań. Przypomnę, mieszka pierwszego 92 mieszkania. Podgórna 13, o którym wspomniałem wcześniej, Sienkiewicza oraz Poznańska Bogusza. Mieszkania w nowym budynku przy Podgórnej będą miały standard pod klucz. To lokale jedno-, dwu- i trzypokojowe od 25 do 79 metrów kwadratowych powierzchni. Jeden z nich na parterze będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Budowa potrwa rok. Na inwestycje samorząd zdobył dofinansowanie z BGK w kwocie około 2 milionów złotych. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie prowadzi akcję Pudełko Życia. To małe plastikowe pudełeczko, które umieszcza się w domowej lodówce i w którym znajduje się karta informacyjna dotycząca stanu zdrowia seniora czy zażywanych leków. Takie dane są na wagę złota dla ratowników medycznych. Pudełko bezpłatnie może uzyskać tylko określona grupa seniorów. Pleszewskie Pudełko Życia skierowane jest do seniorów w podeszłym wieku z terenu miasta i gminy Pleszew. Takich, którzy chorują na choroby przewlekłe, biorą leki, a są przede wszystkim osobami samotnymi, nie mającymi wsparcia w pomocy jakiejś sąsiedzkiej, nie mają członków rodziny, którzy mogliby roztoczyć nad nimi opiekę. Szczegółowych informacji dotyczących Pudełka Życia udziela pleszewski MGOPS przy ulicy Słowackiego. Dwa pleszewskie rodzinne ogrody działkowe otrzymały finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu miasta i gminy Pleszew. Łącznie jest to kwota 90 tysięcy złotych, która będzie wykorzystana na poprawę ogrodowej infrastruktury. Ogród imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego przy ulicy Lipowej przeznaczy pieniądze na odnowę alejek i utwardzenie ich kostką brukową. Ogród imienia księdza Niesiołowskiego przy ulicy Prokopowskiej natomiast przeprowadzi renowację pasa zieleni i wymieni ogrodzenie. Po dwóch latach nieobecności powrócił Red Smoke Festival. To pierwszy w Polsce i jak do tej pory jedyny festiwal muzyki stonerowej. Jej pomysłodawcami są pleszewianie, członkowie grupy Red Scalp, która z powodzeniem koncertuje poza granicami naszego kraju. Pierwsza edycja festiwalu odbyła się w 2014 roku. Dziś ma rangę międzynarodowego wydarzenia, na które przybywają fani i zespoły z całego świata. Mamy zespoły ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, Francji, Szwecja, Finlandia, no i Polska. Cały świat tak naprawdę. Ludzie, którzy przyjechali też do Pleszewa, to nie tylko Polacy.
Z tego co wiem, ludzie są z Litwy, ze Szwecji, kilku Niemców przyjechało, więc pole namiotowe, które tutaj mamy, jest naprawdę międzynarodowe. Dwie sceny, kilkanaście zespołów, świetny klimat i 4 dni mocnego grania. To właśnie Red Smoke, który mimo osiągniętego światowego poziomu nadal jest imprezą kameralną, skupiającą około 1000 fanów. Organizatorzy już planują edycję 2023. Festiwalową nowością jest natomiast Pleszew American Cars Festival 2022. W jeden z lipcowych weekendów można było podziwiać najpiękniejsze i unikatowe perełki amerykańskiej motoryzacji. Przyjechały do Pleszewa z całej Polski. Przyjechałem z Kurnika, Ford F-150 limitowana edycja Harley'a Davidsona. Jeden jedyny egzemplarz w Polsce, 2 egzemplarze w Europie. Wyprodukowano 8070 sztuk. A ja przyjechałem motocyklem marki Harley, z tym, że on jest specjalnie budowany pod moją wizję. Nazywa się Tomato Dream. Jest ze wszystkich, wszystkie jego komponenty są z części Harley'a. Eleanor, wszystkim znana z filmu 60 sekund. Replika auta filmowego, 67 rocznik. Kto oglądał, ten wie. Eleanor i inne amerykańskie gwiazdy to nie jedyne festiwalowe atrakcje. Były też m.in. koncerty na scenie amfiteatru, pokazy pole dance i inne oryginalne wydarzenia. Myślę, że ten program się przede wszystkim obronił, bo mieliśmy pierwsze w ogóle tutaj w Polsce takie przedsięwzięcie jak nagranie V8, tak? Do utworu Smog on the Water zrobiliśmy po prostu... Skupiliśmy te samochody tutaj na placu i przy tych dźwiękach silników nagraliśmy to i to było coś naprawdę fantastycznego. Zlotowi amerykańskich aut towarzyszył festiwal food trucków, który zawitał do Pleszewa po raz drugi. Na festiwal czas jest wielki. Jadą, nadjeżdżają z wszystkich stron. Do Pleszewa robić show. Kolejną kulturalną nowością w Pleszewie był Pleszew Wąsk Festiwal, skupiający fanów muzyki hip-hopowej. Impreza trwała 2 dni. W ramach pierwszego w skateparku odbywała się kolejna edycja Depression Session, czyli rywalizacja deskorolkowych rajderów z całej Polski. Najlepsze deskorolkowe triki natomiast można było podziwiać przy zajezdni kultury. Tam też królował uliczny taniec i graffiti. Pomalowano jeden z pleszewskich wagonów kolejowych. W galerii zajezdni zawisła kolekcja artystycznych płyt winylowych, a zwieńczeniem festiwalu były koncerty, oczywiście w rytmie hip-hopu. Na zakończenie Flesza zaglądamy do muzycznej strefy na rynku. Tam w ramach kolejnej odsłony tegorocznej letniej edycji wystąpił Skubas, gitarzysta, kompozytor, wokalista, przedstawiciel nurtu muzyki alternatywnej. Debiutował 10 lat temu i od tego czasu zagrał wiele tras koncertowych i wystąpił na najważniejszych polskich festiwalach. Posłuchajcie. Tym bardziej kompromituję się, choć wiem, że nie wytrzymamy do końca. Tym bardziej nie mogę bez ciebie.